Dzień dobry, witam w programie Czas dla ekonomii. Moim Państwa gościem dr Krzysztof Biernacki, doradca podatkowy. Dzień dobry. Dzień dobry. Od nowego roku wiele zmian w systemie podatkowym w Polsce. Część z nich skomplikowana. Mówimy tutaj m.in. o zmianach wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu. No i właśnie, kogo te zmiany obejmują, kogo one dotyczą? Pani redaktor, zwróćmy uwagę, że tak naprawdę ten nasz system podatkowy zmienia się cały czas. Średnio mamy po 3-4 zmiany rocznie, natomiast to, co teraz widzimy w przestrzeni naszej medialnej, to problem przede wszystkim związany z tak szerokim zakresem tych zmian i przede wszystkim po raz pierwszy pojawia się ta zmiana z perspektywy tak przysłowiowego, powiem, Kowalskiego, to znaczy osoby, która do tej pory raczej mało miała do czynienia z podatkami, miała umowę o pracę, miała umowę zlecenie i na tym to się najczęściej kończyło. I teraz nagle okazuje się, że ze względu właśnie na te nasze zmiany bardzo szeroko rozumiane, ona dostaje mniej i to jest większy problem. Niektóre grupy są na pewno takie, które dostają więcej i one, podejrzewam, się z tego powodu cieszą, ale jakby clou tego problemu jest właśnie to, że ta osoba, która do tej pory nie miała zbyt dużo wspólnego, nagle okazuje się, że to jest jednak ten podatek jest dla niej bardzo ważny właśnie z punktu widzenia takiego dochodów czy przychodów, które osiąga. Czyli jeżeli mówimy o tych zmianach, które od tego roku, no to one dotyczą tak naprawdę przeciętnego obywatela. Między innymi, bo do tej pory jesteśmy przyzwyczajeni, zresztą też z perspektywy doradców podatkowych, że mamy tak naprawdę do czynienia z zmianami, które dotyczą przedsiębiorców, prawda? I to jest, powiedzmy, ta nasza podstawowa grupa, której pomagamy. Natomiast właśnie pojawia nam się i troszkę jesteśmy tym zaniepokojeni kolejna grupa, która tak naprawdę będzie miała problemy, czy już ma problemy, co zresztą też widać jest po wielu publikacjach, w kontekście tak naprawdę takich bardzo drobnych, bieżących rozliczeń związanych właśnie z umową o pracę, umową o dzieło czy umową zlecenia. To jest kierunek zmian na lepsze, na gorsze? Jak Pan to ocenia? Trudno jednoznacznie stwierdzić, dlatego że tak jak powiedziałem, mamy grupy społeczne, które zyskują. To jest chociażby konsekwencja, czy to podniesienia kwoty wolnej, którą pamiętajmy, że od tego roku to jest aż 30 000 złotych. To jest też przesunięcie pierwszego progu skali podatkowej, czyli to jest aż 120 000, kiedy jeszcze możemy opodatkować ten dochód skalą stawką 17%. Natomiast mamy składkę zdrowotną, która nie jest postrzegana jako podatek, dlatego też tutaj, gdybyśmy spostrzegali to tylko przez pryzmat podatku, jest lepiej. No ale, ponieważ mamy składkę zdrowotną, która dla wielu nowych grup przedsiębiorców przede wszystkim została liczona od dochodu, czyli od zmiennej kwoty, a ci nasi dotychczasowi podatnicy nie mogą jej odliczyć od podatku, więc tak naprawdę mamy dużą grupę osób, którym ta składka, no mówiąc tak wprost, obetnie te nasze dotychczasowe wynagrodzenia. No to jest dość skomplikowane, jeżeli właśnie do tej pory jako przeciętny obywatel nie musieliśmy się tym martwić, to pytanie, gdzie teraz w ogóle szukać informacji albo czy jeszcze na razie poczekać, jak to wszystko się będzie rozwijało, jaką strategię do tego obrać. Powiem szczerze, że chyba poczekać, dlatego że tak naprawdę ciężar tych wszystkich zmian został jednak przerzucony na przedsiębiorców, na działy kadrowe, na działy płacowe. Tutaj niektórzy twierdzą, że księgowi już przestali w ogóle spać, co nie do końca jest prawdą. Natomiast spać dobrze może przestali. Spać dobrze też i chyba już nie mogą, natomiast niewątpliwie mamy problem przede wszystkim związany z tym, że to naliczenie tych wynagrodzeń bardzo mocno się skomplikowało. Mamy bardzo dużo zmian takich tworzonych, można powiedzieć, pochopnie, no bo nagle 6 stycznia tego roku pan minister finansów wydał rozporządzenie, które całkowicie jakby modyfikuje nam tutaj rozliczenia tych zaliczek na podatek. Powiem szczerze, że tutaj ja osobiście uważam, że jeżeli nawet pewnych rzeczy nie zdążymy zrobić teraz, to pamiętajmy o tym, że te podatki dochodowe, a zatem ten główny ciężar zmian, który nas objął w styczniu tego roku, to jednak są podatki roczne, a zatem pewne rzeczy, których teraz nie rozliczymy, że tak powiem wrócą do nas w ramach deklaracji rocznej. Czyli jak teraz coś właśnie albo źle rozliczymy, albo nie rozliczymy tego, to mamy szansę to jeszcze skorygować podczas tej rocznej, podczas tegorocznego rozliczania. Dokładnie tak. Oczywiście pojawia się kwestia odpowiedzialności tego naszego przedsiębiorcy, tego naszego płatnika. No tutaj mamy obietnicę, że podatnicy nie będą karani właśnie na okoliczność, więc ja się tej wersji na razie trzymam. Także dlatego mówię, wydaje mi się, że mimo wszystko ten chaos, który mamy teraz, warto go przeczekać i tak jak mówię, jeżeli coś nie do końca uda nam się poprawnie rozliczyć, to wrócimy z tym tematem na koniec roku. To tak to wygląda z perspektywy przeciętnego obywatela, a przedsiębiorcy oni to bardzo mocno odczują, jeżeli chodzi o zmiany w podatkach, bo z tego co wiem, to wielu z nich też czuje się, powiedzmy, zagubionych w tym wszystkim. Tak, niewątpliwie tak, natomiast powiem Pani szczerze, że tak naprawdę problem może nie jest stricte po stronie samych przedsiębiorców, ale właśnie służb księgowo-kadrowych, które muszą się z tym na co dzień mierzyć i tutaj taki symptomatyczny przykład, bo wszyscy mówimy teraz o szalejącej inflacji, to mogę powiedzieć, że z mojej perspektywy koszty takich usług w niektórych przypadkach wzrosły trzykrotnie. I to nie jest wina inflacji, to jest paradoksalnie wina ogromnej ilości dodatkowej pracy, która musi być wykonana, żeby właśnie dostosować te rozliczenia do oczekiwań naszego ustawodawcy i to mnie bardzo niepokoi. Dlaczego te zmiany w ogóle są wprowadzane w życie? Wiemy, że system podatkowy w Polsce w ogóle jest skomplikowany, on się teraz jeszcze mocniej zmienił, dla niektórych skomplikował, dla niektórych może jest bardziej korzystny, wiadomo, że to w zależności od tego, jak na nasz portfel to oczywiście wpływa, no ale dlaczego te zmiany tak ogólnie są wprowadzane? Wydaje mi się, że zadecydowały o tym paradoksalnie z jednej strony przede wszystkim czynniki makroekonomiczne i niekoniecznie musimy to wiązać z, że tak powiem, obecną naszą władzą. Tutaj unikając kontekstu politycznego, zwróćmy uwagę, że mamy COVID. Nie jesteśmy jedynym krajem, który próbując zapobiec tutaj tym negatywnym oddziaływaniem koronawirusa, wydał ogromną ilość środków publicznych na to, żeby ratować przedsiębiorców. No i patrząc na to z perspektywy ekonomii, jak to się kiedyś mówiło, aktywa muszą się równać pasywom, czyli jak coś wydamy, to tak naprawdę musimy wygenerować dochody. Zwróćmy uwagę, że to jest tendencja ogólnoświatowa. To nie jest tylko przypadek Polski, że mamy takie głębokie zmiany. W wielu krajach te podatki są modyfikowane. In plus, in minus. Natomiast w większości przypadków jednak idziemy w kierunku zwiększania tych dochodów publicznych, chociażby właśnie po to, żeby pokryć te dotychczasowe wydatki. Więc jest to naturalna tendencja. Oczywiście można dyskutować, czy można było to zrobić prościej i łatwiej. Najprawdopodobniej tak, ale mamy pewien stan faktyczny i raczej bym tutaj upatrywał to właśnie w tym naszym ulubionym koronawirusie. Teraz. To pytanie, czy te zmiany, które zostały wprowadzone, Pana zdaniem, one będą jakoś modyfikowane, one będą się jeszcze zmieniały? Bo widzimy, że wszystkie weszły w życie, ale część z nich jest albo niezrozumiała, albo jeszcze niejasna, czy to właśnie dla kadrowych, dla przedsiębiorców, dla przeciętnego obywatela, to próbujemy też wyjaśnić. Powiem szczerze, obawiam się, że tak. I obawiam się, że tutaj najbliższy rok, czyli właśnie ten, w którym obecnie funkcjonujemy, będzie tym rokiem właśnie takiego poprawiania. To też jest widoczne, bo tutaj odpowiednie organy, jak chociażby Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw, wnioskuje o tak naprawdę zmodyfikowanie tych rozliczeń, przede wszystkim związanych ze składką zdrowotną, bo nie ukrywajmy tutaj, wiele tego zamieszania paradoksalnie nie dotyczy podatku, dotyczy tak naprawdę tych pozostałych obciążeń, w tym wypadku jest to ta składka zdrowotna, więc z dużym prawdopodobieństwem, w zależności od rozwoju tej całej sytuacji, wydaje mi się, że tak, może nas jeszcze czekać nawet w trakcie roku doprecyzowywanie pewnych rozwiązań, może nie zmiana, ale doprecyzowywanie, co będzie problematyczne, bo trzeba będzie tak naprawdę na bieżąco, nawet nie tyle się tego uczyć, ale wdrażać to. I zwróćmy uwagę chociażby na fakt, że praktycznie teraz przecież opieramy się na programach, które liczą. Tak naprawdę dla kadrowych program liczy, czy liczył do tej pory te listy płac. Pytanie, czy informatycy przy tej szybkości zmian będą w stanie tak naprawdę pomóc nam, żeby tego typu programy stworzyć. To jest też ogromne wyzwanie, także tutaj to nie jest tylko kwestia tych księgowych i kadrowych, ale tak naprawdę całej grupy podmiotów, które tak naprawdę się tym zajmują. Tak, współpracują w tym zakresie. Czyli na razie, jak jesteśmy przeciętnym obywatelem, odprowadzamy te podatki, które zawsze czekamy na rozwój sytuacji i nie podejmujemy jakichś takich gwałtownych ruchów. Nie denerwujemy się, że dostaliśmy za mało. To jest trudne na pewno. To jest trudne, niewątpliwie, ale tak jak powiedziałem, w wielu przypadkach może być sytuacja taka i najprawdopodobniej będzie, że kwestia tych naliczeń, które rzeczywiście mogły w pewnych grupach być niższe, one zostaną ostatecznie rozliczone w deklaracji rocznej i zresztą samo Ministerstwo Finansów zwróciło uwagę, że tak naprawdę będziemy mieć wyższy zwrot w ramach tego rozliczenia rocznego. Całkowicie zdaję sobie sprawę, że wolałbym mieć te pieniądze teraz niż w przyszłym roku i to niewątpliwie jest problem i to tak naprawdę jest powodem między innymi właśnie do tych takich gwałtownych zmian, z którymi mamy do czynienia, ale nie ukrywajmy, prace nad tymi przepisami zostały rozpoczęte tak naprawdę w połowie ubiegłego roku i naprawdę mieliśmy mało czasu na to, żeby do tego wszystkiego się przystosować i przetestować przede wszystkim te rozwiązania, a reforma jest ogromna. Zobaczymy, jak sytuacja się będzie rozwijała w najbliższych miesiącach. Tymczasem dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Moim Państwa gościem dr Krzysztof Biernacki. Ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia.